Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband. Okej, słuchajcie, jesteśmy pod Kudan. Ja sobie grałem trochę po ostatnim odcinku. No i zobaczcie, co tu się odtentegowało. Zamek Buluka został zdobyty. Kuraw zostało zdobyte. Zamek Ślesk został dato wcześniej zdobyty. Także, no niestety nasze plany zdobycia zamku Buluka się nie powiodły. Wprawdzie jeszcze wagierzy próbowali go odbić, no ale przyszło 1000 kergitów i ich zniszczyło. No po prostu kergici są tak tragiczni teraz, tragicznie silni, że to jest jakaś tragedia. Zrobiłem nawet mały wypad do Tulgi, żeby zobaczyć, ile tu jest wojska. 190 około ludzi tu jest, ale mają dużo lordów, więc Tulgę też będzie ciężko zająć. I walczyłem tutaj z bandytami ze stepów, pomogłem karawanie rodockiej, także mamy teraz lepsze stosunki z rodokami dzięki temu. No, jest taka sytuacja. Ale słuchajcie, przejdźmy się pod Kuraw, bo mnie tu jeszcze nie było. Po zdobyciu oczywiście go przez kergitów. Także ja tu się przejdę. 102 ludzi. I 60 lansierów. No właśnie. Tu jest 123, a tu było 80. Być może się nic nie zmieniło. Tak, jest 80 ludzi. Więc to nie jest duża ilość, 80. Naprawdę. To nie jest duża ilość, zwłaszcza, że kergici, są dość słabi, jeśli chodzi o oblężenia. Mają lekkie pancerze, bardzo łatwo je przebić, więc nie jest to dużo. Teraz kwestia taka, jest trochę więźniów. Gdybyśmy wywołali hipotetycznie wojnę z kergitami, czy byśmy dali radę? Zdobyć zamek, może i byśmy dali radę, ale potem byłoby ciężko go... Ajajajajaj. No ciężkie sprawy, ciężkie. Bo oni potem by się pewnie na nas rzucili i by nam chcieli go zabrać z powrotem, więc... Ale to jest łatwy zamek do zdobycia na początku, bo niepotrzebna jest wieża oblężnicza, tylko drabiny, więc szybko trwa oblężenie. Dodatkowo no, jest w takim miejscu na skraju mapy praktycznie. To jako jak na mnie się potem rzucą i wagierzy, i kergici, to będzie kurde lebele. No chyba, że się bawić, ryzykujemy i wywołujemy sobie... Ale jak ja mam kurde... Z kergitami stosunki 41. Jak ja mam z nimi wojnę wywołać? Słuchajcie, no. Jak ja mam z nimi wojnę wywołać? Tam... Kurde, no to... To jest tak. Jak... Znaczy, jak się nie uda zdobyć, znaczy zapewne się uda, ale jest ryzyko, że kergici przyjdą tutaj w trakcie oblężenia i mi coś tutaj syfu narobią i go nie zdobędę. Jest taka opcja, że ja go zdobędę, ale zaraz się zrzucą, nie wiem, 1000 chłopa i go przejmą z powrotem i będzie po ptokach. Więc... kurde mać, no. A jeśli chodzi o mój oddział... Zobaczcie Państwo, 67 huskarli, bardzo w porządku, mi się to bardzo podoba. Renoma troszkę spada, ja zauważyłem, że że w ciągu tygodnia chyba o 5 renomy teraz mi spada. Dobra, pogonię sobie ich na razie, pomyślę jeszcze w międzyczasie co... O, fajnie, a w międzyczasie pomyślę co zrobić z tym fantem, bo... Zdobyć zamek Buluka byłoby fajnie. On jest teraz mało pilnowany, no tylko, że jest kergicki.
Musiałbym. O kurde, ale to by mnie tyle honoru kosztowało. A. No bo ja mam na myśli, że na przykład bym spotkał grupę chłopów, bo to by było najszybsze po prostu. Spotkałbym grupę chłopów i tych chłopów bym atakował i się wycofywał. I nie atakował ich po prostu, wiecie o co chodzi. No i kurde. Tylko, że tyle honoru by mi spadło przez to, że to byłaby tragedia. Dobra, atakujmy. No dobra, jest bitka fajna całkiem. Dużo tych korsarzy. Kuźwa, chuska rozginęła, prawda? Nawet chuskar musiał zginąć, kuźwa mać. Ale powiem wam, że poza odcinkiem byłem na arenie. Nie na turnieju, tylko na arenę sobie wszedłem. Zawalczyłem sobie po prostu, tak niezobowiązująco. I zostałem ostatnim typem ze wszystkich. Zabiłem 35 wrogów. Znaczy pokonałem. A wylosowało mnie z łukiem na początku. Więc trochę byłem taki, GG, już na starcie, ale udało mi się tam zastrzelić dwóch typów, co nie mieli tarczy. Podniosłem tam miecz jednego z nich i potem chyba 30 wystrzelałem i na końcu tam dwóch już pokonałem mieczem. Także fajna zabawa było. Była. Kasy, expa trochę wpadło. Także jest git. Słowiański rycerz, naprawdę. A piechociarza... Co się stało? Ja go nie wziąłem. Jezus Maria. Ja go nie wziąłem. Ja pierdzielę. Ale jestem pieprzony. I rekruta muszę... Ja pierdzielę. I z Huskarlem w dupę. Dobra, słuchajcie, co ja tu mam robić teraz z tym zamkiem? Bo jak już zaczniemy... No to teraz na pewno nie. Ale jak już zaczniemy tych chłopów, wiecie, atakować, to już nie będzie drutu. To już trzeba będzie iść do końca. Jest król Jaroglek. No, ja nawet go nie chcę atakować teraz, żeby oni się mogli trochę wzmocnić i zabrać jakiś zamek tym wagierom, ale kuźwa mać. Lata ten tutaj, kurde. O Boże. No się po... Kuźwa mać. Pokomplikowały się strasznie teraz te sprawy. W takim razie od czego my zaczniemy zakładanie królestwa? No? Te wszystkie miasta są zbyt dobrze pilnowane. Z Kergitami wojny mieć za bardzo nie chcę, bo oni są po prostu ogromni. I mnie rozwalą, jak tylko będą chcieli. No nie wiem. Trudna sytuacja, powiem wam. Bardzo trudna sytuacja. Chodź, pogadam z tobą może. No nie jestem zainteresowany. Kurde no. Ale aż się do kuraw przejdę. Do środka, bo... Może będzie handlarz książkami, kurde. Ilu ich jest? O, całkiem sporo. Tam jakaś bitka jest. Ale na razie nie pomagam. Niech wagierzy trochę wzmocnią się. Naprawdę, no to jest dziwne, ale w tej chwili chcę, żeby wagierzy się trochę wzmocnili, żeby odbili jakiś zamek Kirkitom. Żeby był on bardzo słaby i wtedy ja myk, wieża, albo nie, no, drabina oblężnicza i...
I lecimy z tematem. Wiecie, o co chodzi. Także no kurczę, no. Zaraz Twagierzy deduwę zaliczą po prostu. Ale no, trzeba cierpliwości jednak w tej grze, dużo cierpliwości, bo czasami widzicie, plany nie idą tak, jak jakbyśmy sobie tego życzyli, no i trzeba się dostosowywać. Także spokojnie. Ale ja cierpliwy człowiek z natury jestem, więc... Nie będziesz tu strzelał w moich huskarli. Mamy w ogóle kulawego konia. Dobra. Tam jest jeszcze trzech ucieka, ale to... Lul. Ten ma strzałę w ogóle w wełbie. Kiełbie wełbie, tak? Jakoś tak to było. Ale ten miał strzałę w kiełbie. W wełbie. O Boże, Michael, co ty pieprzysz? Tam spieprza jakiś dziadu, ale go nie zestrzelę stąd. Jakbym go zesnajpił... I teraz taki head. O kuźwa. Nie no, nie ma szans. Uciekł, no wiadomo. To nic. Ale paru ich zabiliśmy, tych. Poziomu, no jeszcze trochę do poziomu brakuje. Sam Sanjarka, no kuźwa. Pod oblężeniem jest riwaczek. Może się nie uda im tego zdobyć. Poczekam sobie tutaj. A jak tam w ogóle moje książki? Twierdzenia mechaniczne sobie teraz czytam. Okej. Czy oni to zdobędą? Znaczy inaczej. Niech zaatakują, ale niech im się nie uda. I niech spieprzają. Ale kasa nam w dół teraz leci. I niech spieprzają stamtąd. Bo tu jest dużo więźniów. Jakby nam się udało tych więźniów przejąć, to wiecie. Kurde, kuraw. W końcu tam nie poszedłem, no to nic. No ale jak, kurde, jakby się nie udało tego przejąć i by zostało mało ludzi tutaj w środku, to ja od razu, to ja bez zastanowienia biorę i ciacham ich. Zwłaszcza, że jakoś bardzo dużo, no jest tu ich trochę więcej niż tych, ale może się wycofają, bo za duże straty będą mieć. A zawsze jest ciężej zdobywać zamek niż bronić, wiecie o tym. Jest logiczne. Nie to. Już 69%, dobrze, dobrze idzie, szybko się czyta tą książkę. No. Żeby tu już nikt więcej nie doszedł do nich i żeby oni to zaatakowali, to będzie spoko. Nie ma nic do jedzenia. Dobra, to ja lecę. To ja lecę do Perczegu, bo tam jest tanie jedzonko zawsze. To są w ogóle ci grabieżcy, ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, zbrojami. Bo jest szansa, promyczek nadziei się we mnie tli w tej chwili. Że wiecie... Tylko teraz trzeba wciul dużo jedzenia, wszystko co mają kupuję. Że się uda jednak coś tam może im przejąć zaraz.
byłoby naprawdę fantastycznie. Dobra, sprzedaję te książki tutaj. Już trudno. Są przeczytane, więc do widzenia. A to sobie jeszcze skończę czytać i... O. Niech będzie. Dobra. Trudno. Cały czas pod oblężeniem. Dobrze, czyli jeszcze się nie biją. Także jest git. 68 huskarli. Ja się boję, że oni tak po prostu będą tu stać i tego nie zaatakują. No ale zaraz, Królestwo Wagierów jeszcze jest w stanie wojny przecież z tymi Skargitami, więc halo. Jacy tu są więźniowie w ogóle? Nieźli i słabi, no. Rozstrzał totalny. No, kurde, jakby oni to zaatakowali teraz. I zostało tam, nie wiem, 50 typan. Nawet jak 100 zostanie, to zaryzykuje być może. Kurde, lebele, ale by było. Muszę teraz po prostu pilnować. Kurde. Poszli stąd. Gonią gościa. Kurczę. Oj, oj, oj. No dobra. Co tu się dzieje w takim razie? Tu się biją jeszcze. Ja cię kręcę. No turniej. Dobra, ryzykuję. Kuźwa, te mam strzały. Pieprzone. No dobra, chociaż na trunie sobie zagrałem, może coś. Wow! Ale dostał. Wow. Ja już ginę zaraz. Do widzenia. O, drugi padł, pięknie. Czy ja tu mogę jakiś... podnieść, nie wiem. Mieczyk. No dobra, postrzelamy sobie z tego, co możemy. Czekajcie, bo ja jestem czerwony, przecież mi się tarcza moja myli. Kuźwa w swojej... Dobra, konia zdjęliśmy. Dobra, padł. Jest okej. Okay. O, tu jeszcze został jeden. Dobra. Dobra, padł. Okej, okay. Pierwsza runda. Not bad. Okej, okay, tu widzę same konie są na razie. Tego sobie może zdejmiemy. Nie chcieliśmy go, ale... Okej. Okay. O kurwa, mój koń! Dobra. Jest okej. Okay. Dobrze idzie. No kurde, tak go nie dogonimy. No, bez przesady. Ej, mogę to podnieść? Mogę. Jeszcze nie rzucałem oszczepami chyba w tej grze. Wii! Ale mam cela. Dobra, znowu konie. Okej. Okay. I cały czas miecze dwuręczne. Niech tak będzie. Kur... Jak mi świsnął ten! Padł, konie mu padł.
na niego nie idę. Kurde. O kuźwa! Właśnie o to mi chodzi. Dobrze. Udało się. To trzeba czasami wyczekać, cierpliwie, wiecie, i będzie dobrze. Dobrze. Pierwszy raz mamy oszczepkę i się fajnie idzie. Dobrze. Pięknie. Pomogę mojemu może. Dobra. Czy to jest w ogóle marnit? Tak wygląda. Nie, najemny fechmistrz. Już się bałem, że mi oszczepów nie wystarczy, żeby go wystrzelić. Pięknie. Pięknego heada i zasadziliśmy. O kuźwa. Tu musimy na odległość go brać. Puuu, wow! Easy peasy, kurde. Fajnie, 4000 kasy. Jest dobrze. Jest ok. O! Ale nie mam nikogo na sprzedaż, więc do widzenia. 102 ludzi tu jest. Dobra, ale słuchajcie, będziemy się nad kolejnymi tutaj kolejnością działań zastanawiać już w kolejnych odcinkach. Ja jeszcze sobie polecę podrywaczek, będę kontrolował, co tam się dzieje. I cóż. O, koniec tego. Koniec oblężenia. Dobra, no nic, zobaczymy, co się będzie działo, ale póki co. Wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.